stary, co to jest za samochód? Co to jest za samochód? Znaczy wiem, że to jest Alfa Romeo, bo widzę, ale... Jest Giulia, coś takiego. Dla mnie te Alfy wszystkie wyglądają tak samo. A to dziwne jest, kurwa, co Gimper zrobił. Bo ja pamiętam, jak się z nim widziałem tak prywatnie ostatni raz. Tak prywatnie, że po prostu pojechałem do Warszawy, tak jakby stricte dla niego. Bo musiałem zeznawać w sprawie versus Ator. To ja M2 wtedy miałem, nie miałem trójki. No to już lata temu było, nie wiem, 2, 3. I przyjechałem, wtedy była sprawa na Mokotowie. Wstawiłem samochód, no i potem pojechaliśmy razem. On mi biuro pokazał, widmo tej jego agencji, nie? No, i mówię, kurwa Tomek, a ty kurwa gdzie prawko? On mówi, ja nie mam. Mówię, to co, nie chcesz mieć auta? On mówi, a nie, potrzebuję auta, bo jeżdżę se metrem czy coś tam. Mówię, no dobra, no. Co potem pojechałem, on dzisiaj ten samochód kupił, to pewnie już ma prawo jazdy. To fajnie, fajnie. Prawko jest w porządku, bardzo warto mieć. No. Julia w najlepszej wersji ma 540 koni, nawet spokojnie. A nawet git zbyt dużo BMW i Mercedesów im sobie kupują. No ja na przykład nie rozumiem, jak ktoś Mercedesa kupuje, albo Audi. Audi mega zostało w tyle, kurwa. Technologicznie to każdy wie. Te Mercedesy dwulitrowe, kurwa, wszystkie się pierdolą. Ja nie chcę być niemiły, kurwa, dla kogoś, bo wiesz, bo jak twoim marzeniem jest jakiś samochód to, i możesz sobie na niego pozwolić, to wiesz, to jest fajna sprawa. Ale ja rozróżniam trzy kategorie Mercedesów. Jest tak, jest AMG GT. Jest G-klasa. I ostatnią jest I a cała reszta to są samochody dla pedałów i short dików, nie? No. Więc jakby są tylko trzy typy Mercedesa, nie? No. Poza tym dla mnie każdy samochód, który nie jest G-klasą, za każdy Mercedes, który nie jest G-klasą, ma AMG GT, to wygląda kurwa tak samo. Nieważne, czy to jest S-klasa, C-klasa, kurwa E-klasa, nawet kurwa nie wiem, czym to się różni. Tam ja wiem, że jeden ma kurwa neon więcej, czy jakiś kurwa pasek, czy coś. No. I dzisiaj podsłuchałem rozmowę i chyba jak się na G zaczyna, czy tam GLE, GLC, GL chuj wie, to chyba, że to jest SUV wtedy. No. A BMW-ki są dobre i się nie pierdolą, tak szczerze. Ja kupiłem sporo tych samochodów. Kupiłem dwulitrową, bo to nie jest tak, że ja mam tylko M-ki, nie? Miałem w swoim posiadaniu. Bo kupiłem mamie 420i, to jest dwulitrowa benzyna. Mieliśmy 520D, dwulitrowy diesel. Rzędową trójkę mam w M3 i w M2 też była. V8 4.4. W M8 jest, więc silniki, jakby wyposażenie, klasa samochodu, cena i tak dalej, jakby jest bardzo duży przestrzał. I autentycznie w żadnym samochodzie się nie popsuło kurwa nic, co nie byłoby albo, nie wiem, winą jakiejś kraksy, albo nie było, nie wiem, kurwa oponami, klockami, wiesz, takimi rzeczami, które się po prostu, takimi użytkowymi, nie, takie części eksploatacyjne. A te wszystkie kurwa samochody, ja mam wrażenie, że każdy, kto ma kurwa samochód, temu wypierdoliło panewki, kurwa, temu wypadł silnik, kurwa,
temu się jebło zawieszenie, temu kurwa skrzynia biegów, kurwa tu sprzęgło, tu tamto, kurwa tu to, tu tamto, tu leja, stuleja, kurwa wahacz, srachacz. Czarna magia. Ja wlewam benzynę, wymieniam olej co 8000 km i mam wyjebane. No. No. Więc nie wiem, no ja mam bardzo dobrą opinię o BMW przede wszystkim, bo są mało awaryjne. Pewnie się znajdzie kurwa jakiś model, który kurwa trzeba napierdalać kurwa do serwisu co chwilę. Więc no. Czy jeździłem Porsche, oceniam tam markę? Fajna, no. Jak masz kurwa powyżej 50 lat, ale nadal chcesz się poczuć młodo i chcesz wyrywać kurwa w Szery Wrocław jakieś studentki, które chciałyby być zasponsorowane i dorobić na studia waginą, to myślę, że to jest samochód dla ciebie. No. Praktycznie każde Porsche jest tak kurwa niesamowicie nudne. W tych kurwa Porsche w 90% wiesz, znajdziecie jakaś kurwa GT3, GT4, jakiś Turbo S, wiesz, znajdą się modele ciekawe, ale Porsche jest kurwa tak niesamowicie nudne. To jest jakieś kurwa małe Kajmany, kurwa, czy jakieś 911, takie kurwa te nie. Te kurwa niżej niż wyżej. No to, kurwa, to są nudne samochody. Znaczy ja rozumiem, bo one są bardzo proste i to kurwa w chuj nudny samochód. Wygląda to kurwa jedno od drugiego tak samo. Jakby identyfikacja wizualna kurwa Porsche jakby jest taka sama zawsze. Spoko. Jakby to może być plus, minus. Ale w tych samochodach kurwa wsiadasz do tego auta i tam się kurwa nic nie dzieje. Klikasz kurwa gaz, wciskasz gaz, to on kurwa jedzie do przodu, klikasz hamulec, kurwa to on staje, kierownica chodzi gładko. I kurwa tak, takie kurwa bez emocji kurwa te samochody są. Czy wiadomo, że jak masz, tak jak mówię, no nie, masz Turbo S-a, czy masz GT3, kurwa masz GT4, nie wiem, jakiegoś klasyczka ładnego, nie wiem, jakiś Porsche Targa. Spoko, już się tam troszkę więcej dzieje i przede wszystkim zajebistym klasykiem czasami możesz też, wiesz, jak są te starsze jakieś 911, Carrery, coś tam. Chyba fajnie, nie? No ale kurwa, no weźmiesz Boxstera 718, kurwa, czy jakiegoś tam, nie wiem, 4SK. Kurwa, w tych autach się nic nie dzieje, stary. One są, one tak, są w miarę szybkie, nie są najszybsze. Fajnie się prowadzą, ale nie najlepiej. Miejsca oczywiście tam nie ma. Kurwa, myślę, że Porsche to taki jest idealny samochód. Oczywiście te Cayenne, kurwa, Macany czy coś, to do śmieci wyrzucamy. Panamera jest jakby ciekawym samochodem, moim zdaniem. Nie miałem okazji jakoś długo się z takim samochodem zaznajomić. A wydaje mi się ciekawy. Myślę, że fajna alternatywa do jakby do pięciodrzwiowych samochodów. No. A takie te Porsche, takie wszystko tam takie przewidywalne jest. Kurwa, to też w sumie może być plus, nie? A nie wiem, jakoś tak emocji brakuje, myślę. Każdej marki po kolei tak jest praktycznie? No nie wiem, ja myślę, że... Kurwa, no... Nie wiem, no... Tak w sumie tak się trochę wszystkie samochody powoli robią. Wszędzie dają już teraz napędy na 4 koła. Prowadzi się to praktycznie wszystko tak samo. Wiesz, trochę lepszy napęd, trochę szybszy, trochę tak, kurwa, mało się dzieje, nie? I te samochody, kurwa, odbijane od kalki, tak strasznie wkurwia. No. Bo mechanik stwierdza, że jak kto dba, tak ma. Nie silnik czy marka, lecz właściciel decyduje o żywotności pojazdu, a im nowsze auto, tym bardziej jest delikatne. Nie, to, że te, kurwa, nowe
kurwa gówna plastikowe, to to się mogą zajechać kurwa w 2 km, to, to prawda. Ja na przykład mam w M3 hamulce od nowości. Z tyłu albo z przodu, chyba z przodu. Z przodu, z tyłu, z przodu, z tyłu. Gdzieś nie były jeszcze wymieniane ani tarcze, ani ten. A ten samochód ma 57 tysięcy. M8 nawet nie miała opon wymienianych, bo się nie starły. Oczywiście no, na tych samych klockach ten. Ja tylko w M2 wymieniałem tarcze w swoim życiu. To jest jeden samochód, gdzie tarcze wymieniałem. Bo spaliłem tarcze po prostu. Na początku, jak jeszcze tak trochę inaczej jeździłem, że tak powiem, to, to spaliłem tarcze. Ale musiałem dojrzeć i się nauczyć, nie? Ja mam kurwa prawie nowe klocki w samochodzie, który ma 60 tysięcy nalotu. Ale to dlatego, że ja praktycznie nie hamuję, nie jest mi to jakby... No...